Paweł, tutaj na stadionie Lechii przy Traugutta, tym starym stadionie Lechii przy Traugutta, przetestowaliśmy z tą króciutko Nike Magista Opus w wersji lankowej FG. No i chciałem Cię spytać o pierwsze wrażenia, tak? Znaczy pierwsze czy już nie pierwsze, bo Ty grywasz w tych butach chyba, tak? Tak, tak. Od stycznia zacząłem grać w tych butach. Po kilku latach rozstałem się z Adidasem, jeżeli tak to można ująć. I właśnie bardzo, bardzo spodobały mi się te buty. Także te pierwsze dwa miesiące na razie jak najbardziej pozytywne wrażenia. Co w tych korkach najbardziej cenisz, najbardziej Ci pasuje? Wygoda i przede wszystkim waga, bo są bardzo lekkie, tak? Szczególnie jak wszystkie buty Nike, jakieś tam Adidas ostatnio pod tym względem trochę odstawał i dlatego gdzieś tam zdecydowałem się właśnie na Nike. Czyli masa i wygoda. Tak, przede wszystkim. No z kolorem teraz Nike trafił, że taki Podlechie. No dokładnie, Podlechie. Poprzednie ten był biało-zielony, także też Podlechie. Mam nadzieję, że Nike weźmie to pod uwagę, tak, żeby wszystkie robić Podlechie. Okej. Okay. A powiedz, jak rozmawialiśmy o tym, jakie Ci korki przywieźć do przetestowania, mówiłeś, żeby to były opusy, nie obry, czyli bez tak zwanej skarpety, tak? No tak, no tutaj myślę, że akurat mam takie spore trochę podbicie na prawej nodze i ciężko by było ułożyć. Żebyś nie wcisnął. Dokładnie, także te jak najbardziej gdzieś tam spełniają te wszystkie moje wymogi, że tak powiem. No dobra, to co, krótko ocenimy poszczególne aspekty. Mam kilka takich rzeczy, które standardowo z zawodnikami sobie omawiamy. Zacznijmy od kontroli piłki. Kontrola jest w tych butach, dobra? Nie przeszkadzają? Czasem piłka przeszkadza we wszystkich, nie, gorkach, ale, ale w tych jakoś mniej i akurat kontrola jest bardzo fajna. Tutaj fajny materiał, także nie ma z tym problemu. Dobra, w szkolnej skali co byś wystawił? No ósemeczkę taką spokojnie. Ty do jakiej ty szkoły chodziłeś? Okej. Nie, dobra, to 4+. Dobra. Dalej mamy podobny aspekt, czyli precyzja. Precyzja, tak? No to jak widzieliście tutaj przerzut bardzo dobry. Na nos praktycznie, także tutaj no szósteczka. Swoją drogą zauważyłem, ty jakoś fajnie zagrywasz piłki, że ona się kręci tak jakbyś praktycznie z fałszu uderzał. Ty z prostego zagrywasz, te dłuższe piły? Tak, z prostego. No akurat tutaj przerzut piłki jest jedną gdzieś tam z moich mocnych stron. Mam ich mało, także ten przerzut jest... Jaki skromny, zobacz. No dobra, tutaj szósteczka mówisz, tak? Podania i strzały? To jako dwie kategorie, możesz je rozdzielić, możesz razem oceniać? No ostatnio na obozie mi się działy strzały, także nawet strzeliłem dwie bramki w sparingu. Także no to 5+. Rozumiem, w tych butach oceniasz? W tych butach oczywiście. Dobrze. Jak najbardziej. Czyli mamy cztery aspekty ocenione. Piąty, stabilność i przyczepność. Tutaj nawierzchnia, umówmy się, nie była szałowa jak na lamki, ale jeżeli chodzi o przyczepność do nawierzchni, ten układ korków w lamkach, w miksach Ci pasuje? Tak, odpowiada. No wiadomo, że teraz oczywiście tylko i wyłącznie w miksach można grać i trenować. Dlatego miksy też bardzo fajnie i przede wszystkim gdzieś jak się nakłada pierwsze buty, to często pojawiają się jakieś odciski czy różne problemy. Tutaj praktycznie za pierwszym razem buty są bardzo wygodne, tak, i nie ma z tym najmniejszego problemu. No, także spokojnie szóstka, nie mam problemu. Też jest git, dobra. Wspomniałeś o tym, że masz wysokie podbicie, chyba w ogóle wąską stopę, tak? To w butach Nike Magista z tej linii stopa w środku Ci nie lata jakoś tam? Nie musisz mega mocno ściskać, tejpować czy coś tam? Znaczy tejpuję nogę, tak, mam problemy z kostką, ale to też nie ma większego problemu. Tutaj nie. Mam fajny sposób właśnie też na rozbicie butów, że często wkładam do sauny, później są mięciutkie i praktycznie za pierwszym razem wyglądają już jakby były rozbite. Dobra. No to na koniec takie dwa aspekty właśnie wybitnie subiektywne. W komfort użytkowania tych korków, jak oceniasz? Taki na co dzień, bo już je sprawdzasz, mówisz od stycznia, no to już możesz się wypowiedzieć nieco więcej. Nie no, naprawdę myślę, że te buty akurat mają jak najmniej minusów i sam też się nie spodziewałem, tak, że tak łatwo przyjdzie mi zmienić firmę, bo tak jak mówię, no przez parę lat grałem tylko i wyłącznie w Adidasach i gdzieś tam trochę się obawiałem tej zmiany, ale niepotrzebnie, bo czuję się jakbym właśnie w tych butach już przez dłuższy okres grał. Tu co dajemy? Też piąteczkę? No 5+. 5+, dobra.
I ostatnia sprawa, wygląd. Oceniamy te konkretne korki. Wspomnieliśmy o tym, że trochę pod Lechię, tak? Wcześniejsze kolekcje też były, tak jak mówisz, nieco pod Lechię. Podoba ci się ten design Nike Magica? Są bardzo proste przede wszystkim. Nie ma tutaj gdzieś większych kombinacji. Dwa znaczki Nike, tak? I fajny kolorek. Także design prosty i przede wszystkim fajny, tak? Bez żadnych kombinacji. No to co, aby ci służyły w lidze w takim razie. Dziękuję bardzo.